Cześć, witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Żużlowe ostatki już w ten weekend przed nami. Czekają nas decydujące rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o cykl SEC, ale także w Ekstralidze. Dla kogo ten weekend okaże się szczęśliwy, a kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Oto co nas czeka w nadchodzących dniach. Na wstępie standardowo zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Zaczynamy. Czwarta runda Speedway Euro w Pardubicach. Już w piątek 22 września odbędzie się ostatnia runda zmagań o Mistrzostwo Europy. Oprócz tytułu najlepszego zawodnika Starego Kontynentu, tytuł ten jest istotny również z powodu automatycznej kwalifikacji do zmagań o Mistrzostwo Świata. Stawce przewodzi Mikkel Mikkelsen, dla którego może to być jedyna droga do pozostania w Grand Prix. Jednocześnie broni on złotego medalu wywalczonego przed rokiem. Jego głównym rywalem w walce o kolejny triumf jest Leon Madsen, jednak jego 8-punktowa strata pozwala Mikkelsenowi dość spokojnie patrzeć w przyszłość. Madsen poza ambicjami na dogonienie swojego rodaka musi też oglądać się do tyłu, bo tam z tylko 4-punktową stratą na trzecim miejscu znajduje się Janusz Kołodziej i to mimo absencji w pierwszej z rund cyklu. Do walki o medale włączyć się mogą również Andrzej Lebiediew, który traci 3 punkty do wychowanka tarnowskiej Unii oraz Patryk Dudek tracący 4 punkty do medalowej pozycji. Są to również zawodnicy, którzy na dzień dzisiejszy utrzymaliby się w cyklu. O to utrzymanie powalczyć jednak zamierzają zawodnicy z miejsc 6-10. Piąty w tej chwili Patryk Dudek ma na swoim koncie 27 punktów. Goniący go Kacper Woryna ma ich 25, Kai Hukenbeck 23, a niewykluczone, że przy bardzo dobrym występie swojej szansy poszukują również Dominik Kubera, Dimitri Berger lub Antonio Lindbeck, którzy mają po 20 oczek na swoim koncie. Walka o czołowe miejsca w wykonaniu polskich żużlowców może zagwarantować nam dużo emocji. Mimo to kluczowym pytaniem pozostaje to, czy Mikkel Mikkelsen dowiedzie do mety swoją przewagę i zagwarantuje sobie awans do cyklu Grand Prix. Zawody rozpoczną się w piątek o godzinie 20:05. Włókniarz Częstochowa, Apator Toruń. W sobotę 23 września odbędzie się rewanż w starciu o brązowy medal Ekstraligi. Na własnym torze Włókniarz Częstochowa podejmie Apatora Toruń. Torunianie po świetnym występie w pierwszym spotkaniu jadą do Paszczy Lwa z 10-punktową zaliczką. Na pewno jest to bardzo solidny punkt wyjścia i przewaga, która przy odpowiedniej postawie liderów może zagwarantować końcowy sukces. Włókniarz w obliczu problemów, które trapiły ten zespół w końcówce sezonu, zwłaszcza na własnym torze, musi znaleźć sposób na to, by tym razem od samego początku wejść dobrze w mecz. W innym przypadku odrobienie strat z pierwszego spotkania może okazać się niemożliwe. Kluczowymi postaciami wydają się być zawodnicy kreowani przed sezonem na liderów, tacy jak Patryk Dudek czy Mikkel Mikkelsen. Czy częstochowianie będą w stanie odrobić straty na własnym torze? A może jednak anioły nie pozwolą sobie odebrać przewagi wypracowanej na motoarenie? Początek spotkania w sobotę o godzinie 19:15. Sparta Wrocław, Motor Lublin. Ostatni akt ligowego sezonu na poziomie Ekstraligi. Dwumecz, który przed sezonem jawił się jako starcie gigantów, został trochę odarty z emocji przez kontuzję, ale mimo to Sparta była w stanie bardzo solidnie zaprezentować się w pierwszym meczu. Wrocławianie wzmocnieni wracającym Tajem Ufindenem na pewno nie składają broni i zrobią wszystko, żeby zagrozić lubelskim koziołkom. Strata 12 punktów może być jednak bardzo ciężka do odrobienia. Motor dysponuje bardzo mocną, wręcz pozbawioną dziur drużyną. Czołowe postacie cyklu Grand Prix, Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren i Jack Holder to gwarancja solidnego poziomu, a jeśli dodać do tego Jarosława Hampela, Dominika Kuberę czy mistrza świata juniorów Mateusza Cierniaka, wygląda to jeszcze lepiej. Sparta będzie musiała szukać swoich szans we własnym torze i świetnej dyspozycji liderów. Chociażby Daniel Biuli w pierwszym meczu pokazał, że mimo młodego wieku potrafi wziąć na swoje barki ciężar liderowania drużynie w najważniejszym momencie sezonu. Czy jednak będzie umiał to powtórzyć w drugim starciu? Czy otrzyma odpowiednie wsparcie od Artioma Łaguty, Piotra Pawlickiego, Bartka Kowalskiego czy powracającego Taja Ufindena? Czy Motor od samego początku spotkania pokaże swoją wielką moc i nie pozwoli Spartanom zbliżyć się do wyniku pozwalającego myśleć o złocie? A może jednak mistrza Polski poznamy dopiero w wyścigach nominowanych? Wszystkie odpowiedzi poznamy w niedzielę. Początek meczu o 19:15. A Wy? Na co najbardziej czekacie w ten weekend? Które mecze są dla Was najciekawsze? A może wybieracie się na stadion dopingować swoją drużynę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę i o subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie!